Letnie miesiące mijają leniwie, przepływają sobie spokojnie, a mimo to wydawcy nie odpuszczają. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny letni dzień! Witam Was, Olga, z wielkiego buka! Ten rok, jakże skomplikowany i odmienny od lat poprzednich, przynosi moc zaskoczeń, także tych książkowych. Bo sierpień, zazwyczaj tak cichy i spokojny, w tym roku przynosi moc. Premier, moc wyjątkowych tytułów, a ja wybrałam dla Was 13 takich, na które warto zwrócić Waszą uwagę. Zapraszam na premiery książkowe sierpnia. I już tradycyjnie rozpoczniemy od wielkobukowych patronatów. I z całego serducha dziękuję wydawnictwom, które zdecydowały się mi zaufać. Miasteczko Nonsted. Marcina Mortki, premiera 29 sierpnia od wydawnictwa wideograf. To jest, kochani, wznowienie powieści Marcina Mortki, powieści Grozy sprzed kilku lat, jeśli już kojarzycie z ten tytuł. Jest to pyszna opowieść o pewnym brytyjskim pisarzu, który wraca po latach na stare śmieci do miasteczka tytułowego miasteczka Nonsted, by przekonać się, że tam każdy kryje jakąś Tajemnice. Całość mocna jest w klimacie Twin Peaks, trochę gry Alan Wake, spodoba Wam się. Sekretne życie pisarzy Guillaume Musso, premiera 12 sierpnia od wydawnictwa Albatros. Nigdy nie jestem pewna, czy to jest nowa książka tego pisarza, czy jest to wznowienie książek Muso, ale jedno jest tutaj pewne. Przed nami pyszna książka o książkach i o pisarzach, a takie na Wielkim Buku lubimy bardzo, bardzo. Przed nami historia pewnego tajemniczego, popularnego pisarza Dzikiej Wyspy i sekretów, jakie ona Kryje. Zamiana Beth O'Leary, premiera 12 sierpnia od wydawnictwa Albatros, i jest to kolejna cudownie kojąca komedia romantyczna z serii Mała Czarna. Jest to opowieść o totalnie dwóch odmiennych kobietach, które zamieniają się mieszkaniami, zamieniają się rolami i tym samym odwracają całkowicie swoje życie. No, powiem Wam, że nie obędzie się tutaj bez wzruszeń. Teraz czas na kolejne tytuły, tym razem już poza patronatami. Sfora Przemysława Piotrowskiego, premiera 12 sierpnia od wydawnictwa Czarna Owca. Po fenomenalnym piętnie, autor powraca z kolejnym brutalnym thrillerem, kontynuując losy bohaterów znanych właśnie z piętna. Będzie mocno z wilkołaczym akcentem. uuu! Żałobnica Roberta Małeckiego, premiera 12 sierpnia, od wydawnictwa Czwarta Strona. Robert Małecki przekonał mnie już do siebie swoją mroczną, nieco depresyjną serią o komisarzu Bernardzie Grosie, a teraz powraca z opowieścią poza serią, opowieścią o śmierci, o żałobie i o sekretach, jakie pozostawiają za sobą ci, którzy odeszli. Uczniowie Hipokratesa, dr bogu tom pierwszy, Aubeny Grabowskiej, premiera 12 sierpnia, od wydawnictwa Marginesy. Aubena Grabowska rozpoczyna nową Sagę historyczną rozpoczyna nowy cykl, który łączy to, co uwielbia najbardziej i to, co ją tak charakteryzuje, czyli historię i medycynę. To opowieść o XIX-wiecznym młodym lekarzu, który dopiero poszukuje swojego powołania. Zapowiada się doskonała lektura i z Albeną Grabowską mamy dla Was pewną niespodziankę. Polecam wam śledzić Facebooka i Instagram Wielkiego Buka. Nie wiesz wszystkiego Marcela Mosa, premiera 12 sierpnia od wydawnictwa Filia. Tajemnicze samobójstwo uczennicy elitarnego liceum i sekrety, które kryją się w jego murach. Zapowiada się mroczny thriller w młodzieżowym klimacie, trochę w duchu serialu Belfer. Miałam szansę przeczytać już prolog do tej powieści i początek pierwszego rozdziału i powiem wam, że Wow, 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 wciągnie Was od razu. Washington Black, Essie Edugian, premiera 12 sierpnia od wydawnictwa Świat Książki. To jest jedna z tych premier, które tak bardzo wyczekiwałam. To jest powieść finalistki nagrody Bookera, poruszająca już samym opisem. Historia młodziutkiego niewolnika z plantacji trzciny cukrowej, który trafia pod skrzydła swojego właściciela, właściciela owej plantacji, który okazuje się być zupełnie innym człowiekiem niż byśmy się spodziewali. Bodaj Budka, Natalii Babiny, premiera 4 sierpnia od domu Przydawniczego rebis. Sielsko-Anielska Białoruska Wieś. Nic bardziej mylnego. Złocza i się wszędzie, nawet tuż za rogiem, wystarczy wytężyć słuch, wytężyć wzrok, by je dostrzec, zapowiada się pysznie klimatyczna lektura. Jaskółki z Czarnobyla, Morgana Odika, premiera 12 sierpnia od wydawnictwa Mowa. Wycieczka turystów do czarnobylskiej zony na Prypeci kończy się znalezieniem zmasakrowanych zwłok mężczyzny. Tropy natomiast cofają śledczych do jednej z największych tragedii XX wieku, do wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu. Dla jej dobra, Ellen Mary Wiseman, premiera 26 sierpnia od wydawnictwa kobiecego. Po poruszającej opowieści to, co zostawiła, Ellen Mary Wiseman znów powraca z historią skrzywdzonej dziewczyny i tajemnicach rodzinnych, które wychodzą dopiero po latach. Na wojnie nie ma niewinnych Anety Jadowskiej, premiera 12 sierpnia od wydawnictwa Esquen. Heksalogia Dory Wilk zmierza do końca w mrocznym, przejmującym finale i będzie to nie lada dla wszystkich miłośników urban fantasy. I wreszcie Śmierć i Małgorzata Joanny łopusińskiej, premiera 11 sierpnia od domu wydawniczego Rebis. Zaskakujący thriller psychologiczny, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje, no i każdy jest tutaj podejrzany. Piękna Małgorzata zostaje brutalnie zamordowana, a okoliczności jej śmierci są nie lada, podejrzane właśnie. Zagadkę próbuje rozwiązać jej narzeczony, by przekonać się, że sama Małgorzata skrywała nie jeden sekret. I kochani, myślę, że większość tych książek pojawi się na wielkim buku, że będę miała wam szansę właśnie o nich opowiedzieć. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi. Dawajcie znać, który z tych tytułów Was właśnie zaciekawił, który z nich chcielibyście przeczytać, o którym z nich chcielibyście wyjątkowo usłyszeć. Dawajcie mi koniecznie znać. No i dajcie też znać, na jakie Wy tytuły polujecie w sierpniu, i czy polujecie na jakiekolwiek. Jestem ogromnie ciekawa, dawajcie znać. Pamiętajcie, że wszystkie te tytuły razem z okładkami i opisami i datami premier znajdziecie również we wpisie na blogu Wielkiego Buka. Link do tego wpisu znajdziecie w opisie. Pod filmem. Kochani, życzę Wam pięknego sierpnia, spokojnego sierpnia i bezpiecznych powrotów z wakacji. Do zobaczenia. Pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na premiery książkowe 2020, część druga, na które czekam bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowe książki. Zobaczcie zresztą sami. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, również blog, również możecie mnie znaleźć na Instagramie, i na Facebooku, i na Twitterze. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem, a jeśli Wam się tu spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!